Hej wszystkim, tu witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i pewnie zastanawiacie się, dlaczego nagrywam na tle Rainbow High. I'm just in silly goofy mood. A tak sobie to stwierdziłem, że moje lalki Rainbow High są tak bardzo nisko na półce, że w ogóle ich nie widać nigdy. Więc stwierdziłem, okej, to jest wasz czas, żeby zabłysnąć. Dzisiaj chcę otworzyć z wami lalkę Nana Surprise. Powiem tak, wiem mniej więcej jak te lalki wyglądają, ale nigdy nie oglądałem ich pudełka z bliska jakoś super, nie otwierałem ich nigdy i też nigdy nie oglądałem unboxingu tych lalek. A z tego co się orientuję, te lalki chyba otwierają się troszkę inaczej, przynajmniej wnioskuję to po samym pudełku. Udało mi się zdobyć lalkę ze serii drugiej. Kupiłem ją w sklepie, w którym pracuję i aktualnie jest ona na przecenie 62 zł, a zapłaciłem 52 zł. Więc no, dobry nawet deal, nie powiem. Ogólnie producentem lalki jest MGA, czyli ta sama firma, która produkuje właśnie lalki Rainbow High, Bratz czy LOLOMG. Czyli w sumie większość mojej kolekcji pochodzi od nich, tak naprawdę. A że mam jakieś zaufanie do MGA, w sensie jakieś, i wiem, że ich zabawki są często troszkę drogawe, ale są warte swojej ceny, to mam nawet dobre przeczucie co do tej lalki, o ile jej twarz nie będzie krzywa. Okej, pudełko. Lalka jest opakowana w taką pseudowalizeczkę, jest różowa i jest w holo. I to holo jest bardzo ładne, jakby moje światło, które jest dość kijowe, ładnie to odbija, naprawdę. Jestem w szoku pod tym względem. Seria druga, dwie niespodzianki w jednej. Tutaj mamy gryfikę z lalką i moja gryfika jest troszeczkę jakby źle nadrukowana, ponieważ jest trochę taka zgliczowana, w sensie, że są dwa kolory nałożone na siebie. Tutaj dobrze to widać na tej rączce. Tak wygląda tył pudełka. Tu była cena z mojego sklepu, ale że nie chcę, żebyście widzieli, gdzie pracuję, to wam tego nie pokażę. Jak to się otwiera, tylko mi powiedzcie, jak to się otwiera? Tu naciśnij, żeby otworzyć. Polski język jest bardzo personalny, ale okej, nacisnę to. Zobaczymy, co się stanie. O, halo. Olo, ale fajne. Okej. Dobra, już rozumiem. A, to jest ostry plastik, a ład. I to mają otworzyć dzieci? Jak je mam 21 lat prawie i sobie to robię krzywdę. Co do, dobra. Okej, udało się. I tu mamy jakąś słomkę. Wyciągnijmy może to. Mamy tu jakąś folijkę, której jest chyba ten cały bryloczek, tak mi się wydaje. I jest ona w kolorze różowej i ma na sobie takie miśki i króliczki. To jest mega urocze. Są jakieś instrukcje, zobaczmy to. W sumie słomkę, aha, czyli potem była nam ta słomka. Nadmuchaj. Oderwij. Ściśnij. O nie, ja tu widzę jakieś konfetti. To pewnie mi napaskudzi na całej półce, zajebiście. Świetnie, tego potrzebowałem. Ej, ale to pudełko jest ładne w środku. Za słomką była jeszcze taka ulotka. No i sama słomka, która jest papierowa. Więc z instrukcji wynika, że gdzieś tu powinien być taki dzyndzelek i tu właśnie jest taki dzyndzelek. I to musimy nadmuchać jak taki balon, więc okej, to jeszcze rozumiem. Jakby ta słomka jest taka spłaszczona, nie jest taka... Zgoduję, że jest spłaszczona do ust, więc okej. Ale jak ja mam to? A może pod to mam włożyć? Chyba pod to, tak, pod to, dobra. To co muszę nadmuchać, także będzie ciekawie. Ej, to się w ogóle nie chce pompować. Jak ja mam to napompować? Okej, dobra. Kompletnie nie przemyślałem tego kadru. O mój. Ej, się tego wystraszyłem. Przysięgam. Okej, okay, więc to jest jakaś niespodzianka z konfetti. Dobrze wiedzieć. Świetnie, muszę teraz to wszędzie odkurzyć. Ha. Mam nawet we włosach to konfetti, czekajcie. Tak wygląda to konfetti. I też ma różne kształty, więc cute. Jest urocze, ale nie spodziewałem się tego konfetti. W sensie, inaczej, spodziewałem się, ale nie myślałem, że to wybuchnie w moją twarz. A, okej, mam to po prostu rozerwać. Okej, zobaczmy. I tu jest nasza... Nasz bryloczek, okej. Jest to króliczek. Jest on niebieski, jest mega przyjemny, ale czuję, że jest dziwny w środku troszeczkę. Zobaczmy, co tu mamy w środku jeszcze. A, okej. Właśnie byłem ciekaw, czy takie coś dadzą. To są lalki, na jakie możemy trafić ogólnie. W środku mamy jeszcze takie dwa opakowania z jakimiś niespodziankami i nie wiem, co to jest. Wezmę tą folijkę na bok. Jest to bardzo mięciutkie, więc to może jest właśnie ubranko do lalki, tak podejrzewam. O, prawie to naciąłem, o nie. O nie, ja to zniszczyłem, prawda? To jest ubranko. Czekajcie, czy to ubranko podciąłem gdzieś? Błagam, oby nie. Oby nie.
Chyba nie, jest git. Mamy kurteczkę. Jest bardzo przyjemnego materiału, jest tak, taka typowa kurtka w środku. Zgaduję, że tutaj powinny być buty, prawda? Tak, tu mamy buty. Buty są cute, czekajcie. Tak wyglądają buty, mamy takie futerko, więc to jest lalka taka bardziej chyba zimowa. Okej, spoko. Kurtka ma w środku taką podszywkę, więc jest dobrze wykonana, jestem w szoku. Więc w naszym króliczku powinna być lalka i mam nadzieję, że ma ładną twarz. I to jest jakby broczek i też ma takie uszka, więc okej. Otwórzmy ją. Nie spoglądam. Halo, tak się bawicie. Błagam, żeby tylko w tym nie było żadnego konfetti. Okej, zobaczmy. Więc tak wygląda nasz lalk. Ma platynowe włosy. Są dosłownie białe i ma jakby anielskie włosie. To jest ten sam materiał, który ma w sobie Abby z Monster High i bodajże najnowsza lalka z Rainbow High. I ona też ma takie włosy jak ona. Co do twarzy, to też wygląda tak i jest nadrukowana. Na główce ma taką czapeczkę, której nie możemy zdjąć, bo jest przyszyta. I nie wiem, czy te lalki mają włosy. Tak, te włosy są wszyte w czapeczkę. Więc czapeczki radzę nie zdejmować, bo będzie łysa. Mamy też taki klip. Znana na Surprise i nie wiem, czy on jest jakiś ważny, czy wow, mega. Gdybym był dzieciakiem, to zapewne bym go zdjął, bo mnie wkurza. Co jest ciekawe, ta lalka jest mega miękkiego materiału, jakby... Ale wciąż ma jakąś artykulację. Lalka ma na sobie bieliznę, która ma na sobie płatki śniegu i jest niebiesko-biała. I takie rajstopki w króliczki. I myślałem, że rajstopki będą materiałowe, że trzeba będzie je nałożyć na lalkę. Lalka ma też tą metkę na Surprise i ona też mi irytuje i chętnie bym ją odciął już, naprawdę. Okej, więc ubrę lalkę i zaraz do was wracam. Hej! Więc lalka w outficie wygląda tak, jest... Nie powiem, jest dość urocza. Ewidentnie widać, że lalka jest w motywie zimowym. Te łóżka są bardzo urocze. Myślę, że na pewno dzieci mogą z nią spać, ale jakby nie wiem, bo nie mam dziecka i nie będę miał. A z lalką nie będę spał. Włosy są okej jakości. W sensie nie są to może włosy jakości Rainbow High albo Bratz, ale wciąż są dobre, są mięciutkie i przyjemne. Ale wydaje mi się, że mogą być trochę dziwne przez te anielskie włosie, więc... Darujemy jej to. Kacek! Miałem trochę problem z zapięciem tej kurtki, bo wydaje mi się, że lalka jest troszkę na nią za duża i nie chce się całkowicie dopiąć ta kurtka. Widać, że lalka jest bardziej skierowana do młodszych osób, bo nie ma jakichś małych elementów, którym można się zadławić. Jest przyjemna do dotyku i mięciutka, więc dziecko może z nią spać. Zgaduję, że ten króliczek ma być jakby jej domkiem, gdzie można tą lalkę schować, także dajcie mi chwilę. Czarno to widzę, troszeczkę tak czarno. Okej, pozwoliłem sobie użyć tego króliczka jako pufki dla lalki, także... Pomysł jest ciekawy, ale wydaje mi się, że już tego pomysłu nie kontynuują. Opakowanie mnie wystraszyło. Spodziewałem się, że będzie konfetti, ale nie spodziewałem się tego, że wybuchnie mi w mordę. Czy mógłbym to zbierać? Nie wiem. W sensie... Jest to naprawdę fajny pomysł, jest mega cute, ale nie widzę siebie jako kolekcjonera tych lalek. Jest cute. Jeśli mi się nie uda je sprzedać, to spoko, z chęcią sobie ją zostawię. Jestem ogólnie ciekaw, czy te lalki są wytrzymałe pod względem prania, bo są z materiału. Więc jeśli ktoś by chciał tą lalkę wyprać, to czy ta twarz by została na lalce? Obawiam się, że mogłaby dość szybko zejść z lalki. Okej, więc to tyle w tym filmiku. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Napiszcie, co wy myślicie o tych lalkach, czy je zbieracie, czy je lubicie. Dla mnie jest okej, jest urocza, jest naprawdę mega urocza i jest mega mięciutka. Ale kapowały te bardziej plastikowe lalki, tak szczerze powiedziawszy. Okej, dziękuję za obejrzenie. To było tyle w tym filmiku. Cześć, na razie. Pa, pa.